Witam, zapraszam na film, w którym pokażę, jak zrobić świecącego śniegowego bałwanka. Ja zrobię mojego bałwanka z dwóch baloników, jednego większego, drugiego mniejszego. Ale można też zrobić tak samo bałwanka z dwóch albo dużych balonów, albo piłek dmuchanych. W mieszance wikolu i wody moczymy kawałki ręcznika papierowego lub papieru toaletowego i nakładamy na nasze baloniki. Nie musi być równo i nie musi być dokładnie, bo mają być to lepione śniegowe kule. Po wyschnięciu kule są sztywne i twarde. Same kule są białe i sztywne, ale kiedy włożymy do nich lampki, zobaczymy, że są częściowo przezroczyste. Teraz już wystarczy tylko naszego bałwanka ubrać, dać mu oczka, nosek, czapeczkę i co jeszcze tylko wymyślimy. Taki bałwanek może być świetną domową dekoracją, taką małą lampką, albo kiedy będzie duży i będzie stał przed drzwiami, świecić jako lampka w ogrodzie. Dziękuję bardzo za uwagę, a jeśli mój pomysł Wam się podobał, proszę udostępniajcie film i dajcie lajka. A jeśli chcecie zobaczyć więcej moich ciekawych pomysłów, zapraszam do subskrybowania kanału.